Dzisiejszy filmik to jest o angielskich słowach, które się wymawia tak samo, ale się pisze inaczej i mają inne znaczenie. Po angielsku takie słowa się nazywają homophones. I nie, homophones nie są telefonami, które są homoseksualistami. Chyba po polsku homophones się nazywają homofony. I w dzisiejszym odcinku mam przynajmniej 20 takich słów. I żebyś wiedział, sponsor dzisiejszego filmiku to jest strona cambly.com, która ci pozwala rozmawiać z native'ami online, żeby poprawić swój angielski. To pierwszy homofon, albo po angielsku homophone, które jest na mojej liście, to są słowa aloud. I w tym odcinku będziesz chciał patrzeć w ekran. Wiem, że czasami po prostu słuchacie te filmiki, ale dzisiaj zobaczysz, napiszę każde słowo, żebyś zobaczył, jak się pisze te słowa i co te słowa znaczą. I jak widzicie, te słowa się wymawia aloud. Nie ma różnicy w wymowie. Jeden jest aloud i drugi jest aloud. Numer dwa to słowa eight i eight. I mam nadzieję, że to już jest bardzo jasne, że jak mamy te słowa, że to, co widzicie na ekranie, się wymawia dokładnie tak samo. Że jeden jest eight i drugi też jest eight. Numer trzy to jest board i board. Jedno słowo się wymawia board i drugie słowo się wymawia dokładnie tak samo. Board. Numer cztery to jest course i course. I to rymuje z horse, tak jak koń. Horse. Jeden jest course i drugi też jest course. Numer pięć to jest flower. Obydwa słowa się wymawia dokładnie tak samo. Jeden jest flower i drugi też jest flower. I wiem, że pewnie myślisz, ale wow, hold on a second, Dave. Skąd ja miałam wiedzieć, że mąkę się wymawia tak samo jak kwiatek? Przecież nigdy bym o tym nie pomyślał. I tak, angielski język jest Sorry, taka jest prawda. Musisz się do tego przyzwyczaić. I na pewno wiesz, co powiem teraz, że najlepszy sposób, żeby poprawić swój angielski i żeby wiedzieć, jak wymawiać słowa, jest, żeby mieć lekcję z native speakerem. I teraz jest moment dla mojego sponsora, cambly.com. I mam nadzieję, że już wiesz, co to jest Cambly. Może wypróbowałeś, może nie. Mam nadzieję, że wypróbowałeś, bo zawsze będziesz miał ode mnie albo 10, albo 15 minut za darmo. Akurat dzisiaj będziesz miał 15 minut za darmo, żeby rozmawiać z native speakerem po angielsku. To link jest na dole w opisie, ale dodatkowo przez to, że jest listopad i niedługo będzie Black Friday, to oni mają dobrą zniżkę. Wiem, że czasami te zniżki to są takie naciągane, a ta zniżka naprawdę jest dobra. Będziesz miał 60% zniżkę na cały rok. I jak nie wiesz, co to jest Cambly, come on, gdzie ty byłeś? Cambly to jest świetny sposób, żeby rozmawiać z native'em. Po prostu wchodzisz na ich stronę, patrzysz, kto tam jest. Tam są ludzie ze Stanów, z Anglii i tak dalej. Patrzysz, czy oni są dostępni. I po prostu klikasz, jak masz konto oczywiście, i od razu możesz mieć z nimi lekcję po angielsku. Ty wybierasz, jaka długa będzie ta lekcja i ty wybierasz, czy to będzie prawdziwa lekcja, czy po prostu będziecie gadać po angielsku. Jak chcesz mieć 15 minut za darmo, żeby wypróbować Cambly, to sprawdź link na dole w opisie. I jak wiesz, że to ci się podoba, to sprawdź link na dole w opisie, bo tam dostaniesz 60% zniżki na cały rok. Ale wracając do telefonów, którzy są homoseksualistami, nie, okej, okay, żartuję. Wracając do tych homophones, następne na mojej liście to są słowa bear i bear. Wiem, że ciągle mnie pytacie, jak się mówi niedźwiedź, się mówi bear. Jedno słowo jest bear i drugie słowo jest bear. Numer 7, tutaj zauważysz, że mamy 3 słowa i te słowa się wymawia road, road, road i road. I tak, wszystkie się wymawia dokładnie tak samo. Numer 8, so. Tak,
Jedno słowo się wymawia so i drugie słowo się wymawia so. Numer 9. Would i would. Chyba nie muszę powtarzać, że jedno słowo jest would, drugie słowo też jest would. Mam nadzieję, że już to wiesz, że dosłownie jak ci pokazuję tutaj te słowa, to tak, ich się wymawia tak samo. To jest would i would. I ostatnie słowo na mojej liście to są none i none. Jedno słowo się wymawia none i drugie słowo się wymawia none. To daj znać w komentarzach, czy już o tym wiedziałeś. Czy znałeś te wszystkie słowa? I jak tak, czy wiedziałeś, że je się wymawia tak samo? I nie zapomnij, że prawda jest taka, że jak chcesz wiedzieć naturalnie, jak się wymawia jakieś słowo, jak chcesz poprawnie wymawiać angielskie słowa i wiemy, że to jest trudne, to musisz mieć lekcję z native speakerem, ok? I to nie jest tylko, że chcę, żebyś kupił to, co tutaj reklamuję. Nie, to nie o to chodzi. Oczywiście to też jest bonus dla mnie, bo oni mi płacą, ale nie. Prawda jest taka, że musisz mieć lekcję z native'em. Musisz! I jak nie będziesz używał Cambly, oczywiście proponuję Cambly. Ale jak nie będziesz używał Cambly, to przynajmniej... To zrób coś innego. Znajdź jakiegoś innego native speakera, bo nie możesz poprawić swój angielski bez rozmowami z native speakerami. Chyba to wiesz, tak? Wiesz to. Nie musisz to powtarzać. To jak nie wiesz, gdzie możesz znaleźć native'a, to sprawdź linka na dole, bo Cambly ci pomoże, ok? To dzięki, że oglądasz mój kanał i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć!